Adamczyk, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Ja mam pytanie do pani marszałek, jeśli można. Czy ustawa kagańcowa, która nakłada kary na sędziów, bo jest to karanie sędziów, w związku z tym mam pytanie, czy w jakich krajach Unii Europejskiej też stosuje się właśnie kary dla sędziów, którzy stosują prawo? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, to wszyscy apelują, żeby tej ustawy kagańcowej inaczej nie wprowadzać. Marsz Tok, pani komisarz, znaczy Vera Jourova, Komisja Europejska. Jeszcze tutaj mam właśnie sentencję chociażby Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. I oni tutaj, jest taka sentencja, władza sądownicza musi być wolna od nacisku władzy ustawodawczej i wykonawczej, a sędziowie orzekający zgodnie z własnym sumieniem nie mogą być poddawani represjom. Następna tu sentencja też właśnie biskupa, wikariusza archidiecezji warszawskiej Piotra Jarajarskiego, który podpiera się słowami Jana Pawła II. Niezależność władzy sądowniczej od polityków ma istotne znaczenie dla zapobieżenia przekształceniu demokracji konstytucyjnej w swego rodzaju zwierzchnictwo większości prowadzącej do faktycznego przekształcenia suwerenności narodu w dyktaturę wyborczą. Nie mówię o Biurze Analiz Sejmowych, które nie zostawiało suchej nitki na tej ustawie. Sąd Najwyższy tutaj też właśnie swoją opinię, znaczy jest to właśnie przejęcie kontroli nad Sądem Najwyższym i Trybunałem Stanu. To praktyczny koniec samorządu sędziowskiego, zamyka usta sędziom. Rada dziekanów prawie wszystkich uczelni prawniczych w Polsce. W związku z tym ja mam pytanie do pani marszałek. Czy pani zna jakąś opinię pozytywną na temat tej ustawy kagańcowej? Bo mówię, ja jakoś słuchałem i nie mogłem wyszukać. I w związku z tym chciałbym, żeby pani ustosunkowała się do tego pytania pierwszego o tych karach, jak i właśnie drugiego. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Bardzo proszę panią marszałek, sprawozdawczynią. Panie senatorze, szanowni państwo, oczywiście każdy system prawny ma odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, ale odpowiedzialność dyscyplinarna ograniczona jest do sytuacji, kiedy sędzia rażąco narusza prawo albo uchybia godności swojego urzędu. I nie ma, o to też pytaliśmy w trakcie posiedzenia naszych komisji i naszego zespołu. Pytaliśmy przedstawicieli, którzy do nas przyjechali z innych krajów i w głowie im się nie mieści, żeby sędzia zastosowanie prawa, a szczególnie zastosowanie prawa unijnego, mógł ponosić jakiekolwiek konsekwencje. I ja przypominam jeszcze, że pierwotna intencja wnioskodawców była właśnie taka, aby karać sędziów właśnie za stosowanie wyroku TSUE. Dlatego, że ten paragraf pierwszy, punkt jeden miał trochę inny kształt i to dopiero zostało później zmienione. Ale tak naprawdę zastosowanie prawa unijnego można równie dobrze na podstawie punktu drugiego karać, czyli działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości, no bo konia z rzędem temu, kto powie, co to oznacza. Można pod to podciągnąć dokładnie wszystko. Albo działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. No czyli konstytucyjny organ, ja rozumiem, że chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, czyli powiedzenie przez sędziego, że Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia wymogu organu obiektywnego w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, jest już deliktem dyscyplinarnym, za który sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. No i to w świecie zachodnim prawa rzymskiego, w świecie prawa cywilizacji rzymskiej, to faktycznie w Unii Europejskiej jest to nienormalne. Takiego ustawodawstwa nie ma. To pierwsza kwestia. I drugie pytanie było odnośnie
Tak, jest bardzo wiele opinii negatywnych w stosunku do tej ustawy. Nie znalazłam żadnej opinii pozytywnej. Pan minister Kaleta wczoraj bardzo obiecywał, bo twierdził, że Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje. Też dziwię się, dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości, skoro to nie Ministerstwo Sprawiedliwości było autorem, tylko posłowie tej ustawy, ale twierdził, że istnieją takie opinie. Ja bardzo prosiłam pana ministra, aby na dzisiejsze posiedzenie te opinie przyniósł, żeby nam powiedział przede wszystkim, kto podpisał się pod tymi opiniami, no bo wszystkie opinie, które zostały przedłożone zarówno do Sejmu, do pani marszałek Witek, jak i do pana do Laski Marszałkowskiej w Senacie, wszystkie zostały podpisane przez osoby, które je sporządziliśmy, ale takiej opinii nie było, które by aprobowały rozwiązania zawarte właśnie w tej ustawie. Dziękuję bardzo pani marszałek.